gadać, ale te chmury mi się nie podobają. Dzisiejszy dzień postanowiłem, że zmierzam jednak do Kielc. Wezmę tam dwa noclegi, już na bookingu sobie zrezerwowałem. Nie korzystam w ogóle z noclegów pod namiotem. Patrzyłem na ceny noclegów pod namiotem nad jeziorem w Sielpi Wielkiej. 35 od osoby plus 15 za namiot, 50 zł. Ja pierdzielę, a za 90 w Kielcach mam nocleg z wszystkim. Dlatego zauważyłem, że w tym roku na polach namiotowych jest pojeba. Są głupie ceny. Lepiej po prostu sobie coś zarezerwować. Więc zmieniłem zdanie. Nie zostaję nad Sielpią. Jadę dalej do Kielc. Dzisiaj mam 145 km w sumie do pokonania. Znów taki duży dzień z dużą ilością kilometrów. Dzisiaj po drodze Spała, Inowłódź, Opoczno, Sielpia i finał w Kielcach. Spały, czyli w sumie w ciągu pół godziny powinienem tam dotrzeć. Do Spały jest taka ciekawa droga, nie asfaltem, a kostką. Jestem zdziwiony. To jest co innego. Miejscowość Spała, która przyciąga przez cały rok wielu olimpijczyków, nie tylko z Polski, ale również spoza granic kraju. A few moments later. Teraz jedziemy na Inowłódź. Zobaczymy, co tam mają do zaoferowania. Zobaczymy, co tam jest ciekawego. Spalska ścieżka rowerowa. Swego czasu fajnego vloga o Spale nakręcił Dominik z On The Bike.com. Także no teraz już nie publikuję vlogów, ale warto obejrzeć, warto sobie przypomnieć. Także jak widzicie, jest naprawdę tutaj bardzo fajna ścieżka ze Spały do Inowłodzia. Inowłodzi. Inowłodziu? Myślę, że warto przyjechać na odpoczynek tutaj. Bardzo fajna ścieżka. Wzdłuż ulicy Piwej, ale no, przyjemnie jedzie. Jak Inowłódź, no to ruiny zamku oczywiście Kazimierza Wielkiego. Po to tutaj przyjechałem. Nie no, wchodzić nie będę. Nie mam na to czasu, żeby zwiedzać. Dzisiaj za dużo kilometrów mam do wykonania, ale go objadę. Także tutaj Kazimierz Wielki dawno, 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 dawno temu urzędował. No i tak to mniej więcej
wygląda. Ale wieje. Jadę dalej. Kolejna miejscowość, taka większa, to będzie Końskie. Tam Koński. Kolejna przerwa będzie. A, jeszcze Kościół Świętego Wojciecha na wzgórzu. Ale to tylko tak z daleka też zrobię. Fragment, ujęcie. Czyżby stary wóz strażacki? No. Patrzmy. OSP Inowłódzy. Przepraszam, korekta. Przede mną jeszcze nie jest Końskie. Teraz jest Opoczno. A few moments later. Jak na razie do Opoczna cały czas gówno, ale póki co jest fajna ścieżka asfaltowa. Także zobaczymy jak długo. Mam nadzieję, że do samego Opoczna. Przyjemnie by było wtedy. Nie jest źle. Trasa co prawda już nie jest asfaltowa, ale też ciekawa. Więc musiałem zmienić troszkę trasę. Kierowało mnie na bardzo ruchliwą drogę z Inowłodza do Opoczna. Skończyła się taka fajna ścieżka. Zdecydowałem, że odbijam na prawą stronę i będę tymi przysiłkami, co są po tej stronie, Krasica itp., próbować dostać się do Opoczna. Czyli od prawej strony. No, dodam mi trochę kilometrów, tak z 4 co najmniej. Ale zawsze to bezpieczniej. No, kościółem w Opocznie. Jestem właśnie w Opoczno. Szkoda, że fontanna nie działa. A tutaj pomnik. Uhonorowany dla Tadeusza Kościuszki od naszych rodaków. No to teraz mi wyszło, że na nocy dopiero na 21 zajadę. Znowu szybko, szybko. Krótkie przerwy i do celu Kielc. Mało czasu zostało. Zmiana nawierzchni. Na szuterek. I napieprzamy szuterkiem. Do celu jeszcze pozostało 58 km. Przewidywany termin dotarcia w tej chwili jest 20:30. A wiadomo, doliczam przerwy, czyli 21. Zajechałem na Sielpie od Zalew Czarna, Greenvelu, tutaj rower zapakowany, chwila przerwy, tak jakieś 10 minut przerwy na mor i lecę dalej, także zostaje mi chyba 40 km do noclegu w Kielcach, więc no, przed 21 będę, przypuszczam. Także jeszcze będzie w miarę jasno, jak zajadę. Ale nieźle. Dzisiejszy dzień daje popalić. Fajna pogoda do jazdy, ale dużo kilometrów. Także po przerwie startuję dalej. Ja pierdolę, tak wygląda zalew. Obok Końskich w Sielpi. Ten zalew to, oj, chyba coś dopiero tutaj kombinowali, bo jest strasznie rozwalony, myślę, albo woda jest opuszczona. Nie wiem, ale było więcej tej wody, to też teraz pamiętam. 35 km do Kielc i już są górki. No właśnie. Podjazdy. Teraz na filmie widać, jakie tu są zniesienia.
Wielkopolski na Świętokrzyskie. I już widać różnicę w terenie. Co chwila podjazd i zjazd, co chwila. Wierzchni. Tak, na zasadach góry już jest na koniec. Green Velo, Świętokrzyskie. No, dużo górek. Jejku. Dużo górek i... jakby to powiedzieć... daje wycisk. Nie zauważyłbym Green Velo, które tak się schowało. Czyli... Akurat tutaj w Białogonie ja już byłem. Jak w tamtym roku, 12 listopada, przeszedłem Czerwony Szlak z Kielc do Chęcin. Także skojarzyłem sobie już tą miejscowość koło Kielc. No, miło jest tak wspomnieć coś, gdzie się było. A tutaj jest na górze odnośnik do tej wycieczki pieszej. Czyli Green Velo tędy biegnie. A, fajny nocny, bo nawet przy szlaku Green Velo.